achieve only an early grave. Wszystkich w 28 części Let's Play Dragon Age 2. Przypomnę, że ostatnio trafiliśmy na głębokie ścieżki i walczyliśmy z ogromnym pajączkiem. I teraz czas ruszyć dalej. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. A Sandal to jest czasami ten synek, tak? Dobra. Znaczy syn pewnego krasnoluda, który zaginął. Okej, tu mam kolejne mroczne pomioty. Ale jakoś niespecjalnie chyba nam będą przeszkadzać, co? Dokładnie. Dobra. Oj. Oj, 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 oj. Już lecę ci pomóc, skarbie. Spokojnie, damy radę. Okej, to byłoby na tyle. Dobra, masz tu coś ciekawego, troszkę kasy. Grzyb głębinowy, okej. Oj, nie, sprawdź co on tutaj ma. Jakieś śmieci, okej, dobra. Tutaj oczywiście dalej nie wejdziemy. Chodźmy tędy. Co to za jakaś cutscenka? Well, I'll be a Nug's uncle. Isn't that Bodan's boy? Oj, mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Bo... Hello? Wygląda troszkę dziwnie. I don't believe it. Are you responsible for all this? Co to jest? Boom. Ah. How did you do that? Not enchantment. Smart boy. Come on. No tak. We still need to find a way past that collapse. Okej. Okay. Gdzie jest ten przedmiot? Ej, nie widzę tego. Ale dobra. Co mam teraz znaleźć? Coś tam przejść czy coś, okej. Okay. Spoko, wbiliśmy poziom, świetnie. Atrybuty, co my tutaj chcemy ci dać, stary? Zręczność. Na pewno zręczność, to ci się przyda na krytyka. Myślę, że siła i kondycję, ta. Okej. Okay. Z broni dwuręcznej, co ty tutaj masz? To jest ciekawe. Ja myślę, że to sobie damy. Okej, to było na tyle. Dobra, mamy iść dalej, tak? W ogóle co nam mapka mówi? Mapka nam mówi, że dobrze idziemy. I mamy iść tymi schodkami, dobra. I widzę, że jakiś dłuższy korytarz na nas czeka. To są golemy. A tam są mroczne pomioty. Tak ciekawe, czy te golemy mnie zaatakują, czy nie? Dobra, zapraszam. No, co jest z tobą? Atakuj.
dobra, to by było na tyle. Jeszcze? No come on, ile można z wami walczyć? Oj, to mi się nie podoba, ten emisariusz cholerny. Okej. Oh shit, dobra, ja się zajmę tym. Czekajcie, Warik. Jakbyś był tak łaskawy, masz coś tutaj ciekawego? Okej. Tak, pomóż naszemu bohaterowi. No, Warik, co jest z tą do cholery? Okej. Dobra. Okej, to chyba wszystko. No, trochę trudniejsza walka teraz była, nie powiem. Ale wbiliśmy poziomy i to mnie cieszy. O, dosyć często tutaj poziom można wbić. Szybko się wbija. Powiem wam. Dobra, zacznijmy może od mojej siostry. Atrybuty. Myślę, że dobijemy do magii 25, bo tam pewnie jakiś próg jest do czegoś. Many masz od cholery, kondycja... Dałbym ci szansę na krytyka jeszcze, tak. Dobra. Tutaj magia żywo... Nie no, lodu raczej tak często nie używam, więc może to sobie odpuśćmy. Całej drużyny, tak? Aha. No to powiem tak, że trochę średnio tutaj. Oprócz tego leczenia to trochę słabo. Magia tajemna. Nie. Duch. To jest ciekawe. Entropia. No to nie jest złe w sumie, ale... Zastanawiam się jeszcze nad tym. Bojową. Atak plus 15 i obrona plus 8. To jest ciekawe. A może to weźmy? Myślę, że to będzie tak. To może być nawet ciekawe. Dobra, teraz ty, skarbie, co? Oczywiście szansa na krytyka. I jeszcze raz szansa na krytyka, tak? Dobra, i w co ja tutaj ciebie rozwijałem? Magia pierwotna była się rozwinięta. Jest tutaj coś ciekawego? Tak, to jest ciekawe. I to sobie damy. Okej. Dobra, no to więc możemy iść dalej teraz. No i ciekawe, co będzie dalej. Kolejne mroczne pomioty. W ogóle mapa się kończy? Nie, mapa jeszcze się nie kończy. Miałem powiedzieć, że będzie walka, bo duże pomieszczenie i proszę. Dawaj, atakuj kusznika. Tego też. No dobra, czekamy na resztę. No właśnie, oni zawsze w dwóch grupach atakują. Od przodu, a potem od tyłu, cwaniaki. Już zdążyłem zaobserwować. Okej. No. Dobra, no i to by było na tyle. I kolejny expik wpada, zajebiście. Co my tutaj mamy? Lyrium. O, za to też sporo expo dostajemy. W ogóle za takie...
znajdźki, nie wiem, tutaj lirium, jakiś kwiatek albo coś, dostajemy expa. A to bardzo ciekawe, Warwick bił w poziom. Ten sztylet będzie dobry dla Izabeli, coś mi się wydaje, co? Jest zręczność 25, siła woli. Odporność na magię. Może to sobie zostać, chociaż dajmy mu 1%. I w kondycję ta. Okej, w co ja tutaj ciebie rozwijałem, co mój drogi? Mój drogi Warwicku. To nie. Specjalista? A tutaj co tutaj jest? To jest ciekawe. Odpłata. Nie najgorsze. Ha. A może nie, no chociaż albo to. No to jest ciekawe. Ale pewnie tutaj zdolności mogę ulepszyć. No właśnie. Nie, damy sobie grat strzał, tak. Na większy obszar będzie kozacko. Dobra, no i lecimy na górę. Lecimy na górę. Co tam czeka na nas? Są jakieś drzwi. A za drzwiami większe pomieszczenie? Które na pewno skończy się jakąś zadymką, co? A, ok, proszę. O Jezu. Dawno go tutaj nie było. Ej, czemu on wali w ścianę? Ach, jego strata. Jego strata. 1200 expa, zajebiście. No i nawet sporo kaski miał przy sobie. Kurwa, pułapka pieprzona. Warwick, ty też? Czy ty powiedz mi, Warwick, widzisz gdzieś tutaj pułapki? Powiedz mi, co? Dobra, chodźmy może. Najlepiej chodźmy stąd. Chodźmy dalej. O, widzę, że kolejne większe pomieszczenie przed nami się szykuje. W ogóle, Jezu, ile my już przeszliśmy tutaj? Ej, nie mogę przesunąć tej mapy? Dziwne. Dziwne, bardzo dziwne. No w sumie coś za cicho. Powinny gdzieś zaraz mroczne pomioty na nas wyskoczyć, cała banda pewnie. Co tutaj masz? Też bardzo szybko. Sztylet, ale dwie bronie, ciekawe. I sporo kasy. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Jakiś sejwik. Wielka sala. Wielka sala, coś czuję, jakąś cutscenkę albo coś w tym stylu. Smok. No brawo. No brawo, Warwick. Moja droga, łańcuch błyskawic. Nie dawaj się, stary. Kurwa, jakieś małe smoki cholerne. Fuck. Okej. Dobra. Widzę, że został skamieniowany na razie. Niech i tak zostanie. Warwick, masz coś ciekawego? Okej. Wrócił do formy.
wrócił do formy i się troszkę zdenerwował. Dobra. Czas uleczyć naszego bohatera. Uleczyć go poproszę natychmiast. Okej. Dobra. Albo tak, z tego jak najszybciej. Dobra, no i... To by było na tyle. Co, już sobie poradzicie chyba, nie? Waryk, no. Nie rozśmieszaj mnie, no come on. Dobijaj tego smoczka, okej? Dobra, tutaj nic nie ma w smoku za, co, za to coś jest. Co tutaj jest w smoku? Tarcza i całkiem niezły łuk z tego, co widzę. Okej, dobra, no to chodźmy dalej. Do wyjścia, tak? Tutaj mamy wyjście, już spoko. Okej. Here we go. This goes right where we want it to. No to świetnie. Let's go back and tell Bartrand. He'll be so pleased. Dobra, z automatu nas przeniesie, no to o tyle dobrze. Bartrand, we found a way around your damned cave-in. It's about time. Let's move out! Spoko. No to ruszamy. Bierzemy manatki i idziemy dalej. Ciekawe, co tam w środku na nas czeka, bo jak już tutaj pojawiają się smoki i ogromne pająki, no to jestem ciekaw, co będzie dalej. Holy shit. Is this what you were expecting? I thought an abandoned dive, something old, but what is this? How did you even know it was here? Old scavenger tales. After the third blight, a week below the surface, they said. But nobody believed. Huh, ciekawe. Looks like they were right. Make camp here. We need to look around. No spoko. Okej. O, osiągnięcie. Dobra. Mamy to zbadać, tak? Dobra, niech i tak będzie. Kolejna miejscówka. Najpierw pewnie będziemy musieli z nim pogadać. Bartrand. Ale czemu, co? No właśnie. We're well below the deep roads. Whatever dwarves lived here, they came long before the first blight. No pewnie tak. But where are the statues of paragons? I don't recognize these markings on the wall or anything in the rubble. Who knows how old these ruins are? Maybe your people were different back then. I know enough about our history to know we haven't changed much. Dwarves have been mired in tradition for many. A może to nie wasza miejscówka, co? Might have been unique. If so. Tak, skąd wiesz, że to w ogóle krasnoludy tutaj były? To też jest ciekawe. Przecież nie musiały tutaj być krasnoludy. A kogo my tutaj mamy? Aha. Jak tam, panowie, leci robota dobrze? No, jak tam synek? You found him. I can't believe it. You found him. Nie ma problemu, stary. No, siemka. I owe you a great debt. I will repay it somehow. Spoko. I swear my life on it. No, nie ma problemu. No need. I'm glad Sandal was all right. Tak jest. Because of you, you will not regret this. No, ja myślę. Ja myślę. I will not forget what. Say thank you to the nice man for saving your life, Sandal. No, trochę dziwny ten Sandal, nie? Thank you. No, to troszkę dziwne dziękuję było, że tak powiem. Takie troszkę wymuszone. I troszkę mi się nie podoba. Nie wiem, on jakiś niedorobiony jest, czy co? Co się dzieje? Warik. Whatever's through there, it seems still intact. Think we'll find it. Mroczne pomioty na pewno. Bartrand is far more enthralled with this place than you are. No. Unlike him, I wasn't born in Orzammar.
I wouldn't even be down here if there wasn't profit in it. Aha, spoko. This entire place gives me the chills. Let's hope it's worth it. Okay. Whatever we find, it might not be very pleasant. Hmm. I suppose we'll need to go down there to find out. Pewnie tak. Pewnie tak. No proszę, co my tu mamy? Już myślałem, że ten... kurde, jak on się nazywa? To ze skały, nie troll. Golem, myślałem, że golem już ożył i atakuje nas razem z tymi. Widzieliście to? O shit, chyba wykrakałem. Ja pieprzę, właśnie wykrakałem, no zajebiście. Okej, skarbie, czas wykorzystać to. Warik, wykorzystaj to. Skarbie, czas wykorzystać to. Okej. Dobra. No i tyle, jeśli chodzi o golema. No, skubaniec twardy był, nie powiem, twardy. Dobra, tu jakiś kufer jest, tak? Dobra, jakieś pierścionki, weźmy je. Tutaj mam jakiś składnik, tylko do czego? Nie wiem, pewnie do czegoś tam. Chodźmy niżej. I tu jest w ogóle wejście, no dobra. To poproszę, tam wejdziemy sobie i chyba tam zakończymy odcinek. Chociaż w sumie mogłem zakończyć teraz, no ale... Jeszcze sobie tam zerkniemy na chwilkę, co tam na nas czeka. Fak, niedobrze. Myślałem, że te golemy będą przynajmniej nieruchome. One niestety zaczęły się ruszać. Dobra, ale sobie zakończymy tutaj odcinek. Co tutaj jest? Nie, to zostawimy sobie na następny odcinek, bo tam czuję, że może być coś więcej. Jakaś większa zadyma albo coś w tym stylu, więc... na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!